Cześć, witajcie ze strony Głowień Kuba. W dzisiejszym odcinku powracamy do tego legendarnego głośnika, jakim jest Tronsmart T6 Max. Zobaczymy sobie, co jest w środku. Ja jestem osobiście bardzo tego ciekaw. Podobno tam jest aż 8 membran pasywnych. Zobaczymy, czy to prawda. Głośnik jest bardzo ciężki i już wam tłumaczę, dlaczego zdecydowałem się na jego właśnie rozbiórkę. Ten sprzęt był używany raczej w ogrodzie i całą zimę przestał właśnie gdzieś pod wiatą na dworzu, przez co w tym momencie w ogóle się nie włącza. Jestem prawie 100% pewien, że po prostu pada akumulator, więc czas najwyższy go rozebrać. Całość jest naprawdę wielka i ciężka, nie ma tutaj żadnych śrub, aż nie wiem, jak się do tego zabrać. Prawdopodobnie pod tym znajdziemy śruby, ale nie tylko, bo wyczytałem w internecie, że trzeba zacząć rozbiórkę od tej strony. W tym miejscu głośnik ma taki dotykowy panel, który swoją drogą był strasznie wkurzający. Musimy sobie to teraz delikatnie podważyć. Teraz musimy sobie wypiąć stąd taśmę oraz te kabelki. Teraz naszym oczom ukazują się cztery śrubki, musimy je odkręcić. Ten plastik trzymał całą tą metalową obudowę, więc teraz teoretycznie powinno dać się ją zdjąć, ale niekoniecznie, być może musimy ją jakoś podważyć. Wow, ale syf! Głośnik był używany na dworzu, to prawda, ale nie spodziewałem się, że będzie tutaj aż taki syf. Jak to w ogóle miało czysto grać, jak tutaj co chwila podskakiwały jakieś ziarenka piasku czy ziemi? Jest to strasznie uwalone. Konstrukcja jest mega ciekawa, mamy tutaj aż 4 średniotonowe głośniki z każdej strony, naprawdę wow. Do tego 4 membrany pasywne, więc jestem ciekaw, co jest tutaj. Zaraz się przekonamy. Nie będę na razie tych przetworników wykręcał, tylko spróbuję teraz zdjąć dolną część obudowy, więc musimy zdjąć to. No i cóż, co my tutaj mamy? Tutaj jest wzmacniacz, który zapewne zarządza całym tym głośnikiem. Myślałem, że będzie większy, nie jest wcale taki ogromny. Tutaj widać antenę do Bluetootha. Nie ma na nim żadnych śladów wilgoci, to dobrze. Tutaj widzimy tasiemkę idącą do naszego panelu sterowania. Dodatkowo prawdopodobnie są te 4 wyjścia właśnie na te małe głośniki na górze. Na pewno któryś z tych przewodów również czyci do akumulatora, obstawiam, że ten. Więc głośnik niskotonowy jest tylko jeden. Czy moja teoria będzie słuszna, to zobaczymy. Na razie trzeba delikatnie powinąć wszystkie kabelki. Dodam jeszcze, że to nie jest jak rozkręcenie jakichś JBL, gdzie we wszystkich jest to samo. Tutaj możemy znaleźć naprawdę coś ciekawego. Cóż, widać, że było to klejone, więc 3 przewody wyszły nam razem z portami, ale to nie szkodzi. Myślę, że jeszcze ten głośnik odpalimy, ale najpierw musimy dokopać się do akumulatora. Okej, w tym momencie trzeba zdjąć tą obudowę. Nie wiem, jak to się robi, ale zaraz do tego dojdziemy. Tutaj z tego, co widzę, już nie ma żadnych śrub trzymających, więc może po prostu nam to... O, faktycznie, to po prostu schodzi. I co my tu mamy, proszę Państwa, no nie mówcie, że to wszystko są membrany pasywne. Z każdej strony jest membrana pasywna. Gdzie jest w takim razie przetwornik niskotonowy? Na pewno jest to głośnik dwukanałowy. Zobaczcie, gdy wciskam delikatnie te przetworniki średniotonowe, tutaj membranka nam podskakuje. Jak wciskam te, nic się nie dzieje. Ale gdzie w takim razie jest największy przetwornik? Prawdopodobnie tutaj, nawet chyba lekko widać jego membranę. Próbujemy się tam zaraz dokopać. Zdejmując tą obudowę, odsłoniły się nam te 4 następne śruby, więc je wykręćmy. I tadam, zobaczcie na to. Ten przetwornik odpowiedzialny jest za cały bas tego głośnika, również są troszkę usypiony. Naprawdę nietypowe rozwiązanie, faktycznie łącznie stoi 8 membran pasywnych. Tutaj są dookoła 4 do właśnie przetwornika niskotonowego i 4 membranki do przetworników średniotonowych, które pełnią tutaj rolę wysokotonowych. Wszystko pięknie. Dodatkowo ogromnym plusem jest to, że te membrany nie są tutaj przyklejone. Zobaczcie, możemy każdą z nich sobie odkręcić. To jest naprawdę super, bo dzięki temu membrany z tego głośnika będziemy mogli wykorzystać do innych projektów. Więc naprawdę szacun dla producenta za to rozwiązanie. Na recykling to jak najbardziej się nadaje. Wykręćmy sobie z ciekawości jedną taką membrankę. Nie no, zobaczcie, ten przetwornik wyglądał niepozornie, ale zobaczcie, jaki wielki ma magnes. Cały ten głośnik niby jest 60-watowy, nie wiem, jak to było liczone. Tak producent deklaruje. Może w sumie przetworniki tyle mają, ale ogólnej mocy nie powinno liczyć się dodając je do siebie. Ale jako chwyt marketingowy może być to wykorzystywane. Zaraz spróbujemy go wykręcić i zobaczyć, czy jest coś na nim napisane. Akumulator jest prawdopodobnie tutaj. Jest tak schowany, tak ciężko się do niego dobrać. No ale próbujmy. Baby,
baby, show me. Teraz musimy ten przetwornik tutaj wylutować, bo on inaczej nie wyjdzie. Słuchajcie, mamy to. I proporcjonalnie wielki magnes do tak małego przetwornika. Chociaż bardzo gruba guma na membranie może sugerować to, że to jest jednak mocny głośnik. Jest na nim napisane, że ma 30 W, to by znaczyło, że te pozostałe również mają 30. A 30 na 4 to 7,5, więc raczej niemożliwe, żeby każdy z tych przetworników miał 7,5 W. Raczej nie robi się przetworników o tak dziwnej mocy. Zobaczymy, może na niektórych coś będzie napisane. Ale my chcemy się tutaj dostać do akumulatora i widzę, że z tej strony też jest to bardzo utrudnione. No i cóż, teraz dowiadujemy się, że te głośniczki są 10-watowe, więc dodając ich moc wychodzi nam 70 W, nie 60. Ciekawe, czemu producent określił, że moc tego głośnika to 60 W. Być może chodziło o to, że wzmacniacz tyle może dać, chociaż na pewno nie. No ale cóż, zobaczcie, że to jest wszystko wypchane watą. Po wyjęciu jednego głośnika zobaczcie, że ta membranka już się nie rusza, gdy wciskam obok. Natomiast zobaczcie, że jak wciskam ten, to membrana się dalej rusza. Także to zostało podzielone na kolejne dwie komory. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy taką ściankę, za którą prawdopodobnie jest akumulator. No nic, wykręcę szybko pozostałe przetworniki membrany i zaraz do was wracam. No i cóż, głośnika zostaje nam coraz mniej, męczę się z tym już chyba 1,5 godziny, ale chyba teraz w końcu uda nam się uzyskać dostęp do akumulatora. No i cóż, w końcu mamy to, co chcieliśmy od samego początku. Powiem wam, że bezinwazyjnie akumulatora w tym głośniku raczej nie wymienicie. Byłoby to bardzo trudne. No ja nawet nie będę próbował tego później składać, więc nie mam tego problemu. Zmierzmy sobie, czy jest na nim jakiekolwiek napięcie. 1,80... O, nawet 1,90. Tak czy jak ten akumulator jest do wyrzucenia. Przy tak niskim napięciu nawet nie ma tego co reanimować. Najgorszy jest jednak fakt, że są to ogniwa 850 i nie wiemy, jakie to napięcie w ogóle powinno mieć. Po ułożeniu ogniw widzimy, że jest akumulator na 7,4 V, ma 1,8, więc jest całkowicie zniszczony przez mróz. Więc to jest przestroga, żeby nie zostawiać takich akumulatorów na dworzu. W tym oczywiście rowerów elektrycznych, hulajnóg i tak dalej. Tak czy siak wiemy już, jakim prądem nasz głośnik zasilić, a więc to zróbmy. No i cóż, wracam do was po małej przerwie. Słuchajcie, długo się z tym namęczyłem. W każdym razie głośnik działa i za chwilę wam to pokażę. Z głośnikiem miałem dość duży problem, ponieważ mimo, że on się uruchamiał, to przy większej mocy po prostu się wyłączał. Pierwsze skojarzenie, jakie może być, kurczę, za niskie natężenie prądu. Ale ten zasilacz powinien dawać 5 amperów na dowolnym napięciu. I jak się okazuje, coś z tym zasilaczem się skrzaniło. Zobaczcie, ustawię sobie tutaj powiedzmy 29,5 V, amperaż jest na maksa. Iskry lecą przez chwilę, to natężenie prądu jest na takim napięciu, ale zobaczcie, że jak przytrzymam to dłużej, to nie pracuje on na prądzie zwarciowym, tylko to napięcie spada niemal do zera. Wcześniej tak nie było, nie wiem, czego to jest kwestia. W tych zasilaczach lubią palić się tranzystory mocy. Pewnie jeden z trzech, które tam są, właśnie poszedł. No nic, teraz na szybko nic z tym nie zrobimy. Ale zrobiłem sobie na szybko pakiecik 3S na te nominalne 11,1 V. Tam wiadomo, naładowany to jest więcej. Przylutowałem też wszystkie cztery kopułki wysokotonowe. Okej, żeby sprawdzić, czy nie kłamie, teraz jak widzicie, wyświetla się nam 0,4 Ampera. Nasz akumulator się ładuje. Odłączmy sobie tutaj gniazdka, włączmy głośnik. No i przez takiej standardowej pracy jest tam 0,2-0,3 Ampera. A teraz się z nim połączmy i spróbujmy go lekko obciążyć. Jak widzicie, są porywy do tam nawet 0,6 Ampera. Podgłośnimy go jeszcze bardziej. I się wyłączył. Dlaczego się wyłączył? Dlatego, że ten miernik stawia za duży opór. Zobaczcie, przełączę teraz sobie kabelek z niego bezpośrednio na ten krokodylek. Teraz obchodzimy ten miernik dookoła. Nie będzie nic się wyświetlało.
Włączmy głośnik jeszcze raz i odpalmy piosenkę już na maksa. Podgłośnijmy sobie na maksa. No i cóż, wszystko pięknie działa. Jeszcze jako ciekawostkę mogę dodać, że na przykład te dwa kanały tutaj, one są zrobione parami. Jedna para wychodzi na dwa głośniki i druga para wychodzi też na dwa głośniki. Mówię teraz o tych wysokotonowych. Gdy podłączymy tylko jeden przetwornik, a drugi będzie odpięty, ten jeden zacznie się strasznie nagrzewać. Dlatego, że w rzeczywistości jest to jeden kanał, tylko rozdzielony na dwa. Zrobione trochę po Januszowemu, ale cóż. Działać działa. Jak sami widzieliście po tym głośniku niskotonowym, ten wzmacniacz naprawdę ma potencjał. On tu jeszcze ma różne tryby ekwalizacyjne, ten live sound, ten tryb 360 i jeszcze jakieś tam inne, ale teraz już wam tego nie powiem, bo nie pamiętam. Tak czy siak to aż się prosi o włożenie w jakąś fajną drewnianą obudowę i wyciągnięcie z tego jeszcze więcej niż z tego plastiku taniego. Być może zrobimy sobie taki odcinek. Mamy tutaj membranki, chociaż w takiej obudowie będzie łatwiej zastosować Bass Reflex. Zobaczymy jeszcze. Piszcie koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. A być może włożymy to coś właśnie do drewnianej obudowy, bo uważam, że ma to potencjał. No a na dziś to już tak naprawdę wszystko. Z głośnika mamy naprawdę dużo fajnych, ciekawych elementów, które na pewno się nam przydadzą przy naszych następnych projektach. Małe membranki pasywne, razem z holderami, więc naprawdę super. Tak samo te duże. Tutaj jeszcze zobaczcie, ile śrubek w tym wszystkim było. Nie wiem, czy się one do czegoś przydadzą, ale zawsze zostawiam takie rzeczy. Te przetworniki może nie są jakieś super, ale ten naprawdę, jak sami przed chwilą widzieliście i słyszeliście, robi robotę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcecie film, w którym właśnie włożymy sobie do drewnianej obudowy. Jeśli odcinek się spodobał, chcecie więcej tego typu filmów, koniecznie stawiajcie łapkę w górę, a będziemy rozbierać więcej głośników. Aby tych filmów nie przegapić, suba również możecie zostawić, a ja już nie przedłużam. Żegnam się z wami, no i narka!